Witam wszystkich, z tej strony Dark Angel i rozpoczynamy kolejne starcie. I w tym odcinku nasze kochane, najlepsze Life is Strange, które to rzekomo nawet powinno zostać grą roku. Ja się nadstałem tego typu komentarzy od fanów Life is Strange. Life is Strange w 2015 roku powinno zostać uznane za najlepszą grę roku, tak? Że ta gra powinna być grą roku, a nie Wiedźmin 3. Wiecie co, ja już naprawdę nie wiem co powiedzieć, ja już nie wiem jak tych ludzi skomentować, biorąc pod uwagę to, że to ich kochane, najlepsze, cudowne Life is Strange, to jest tak naprawdę growa wersja paradokumentów pokroju Małolaty, pokroju Szkoła. Jedyne co wyróżnia Life is Strange od tych paradokumentów, to jest to, że jest ta jedna fajna, pozytywna postać imieniem Chloe, ale poza tym jest ta Chloe, która sprawia, że fabuła jest lepsza od tych parę dokumentów. Ale gdyby tylko nie ta jedna postać, to spokojnie Life is Strange byłoby na poziomie tych parę dokumentów. Ale i tak niewiele tej części brakuje do tych parę dokumentów. Naprawdę, bardzo niewiele. No jest prawie na poziomie tych parę dokumentów. No Chloe tutaj jedynie ratuje w miarę jest ta sytuacja. Ale okej, tym razem będę porównywał Equesta Gerz do Life is Strange, tak jest, czyli drugi uniwersum MLP, tyle za tym razem z ludźmi, którzy to właśnie wyglądają jak te kucyki, tutaj zresztą sami widzicie. Ja się oczywiście do tego wszystkiego odniosę. I powiem tak, Equesta Gerz i Life is Strange powiedziałbym, że jest do siebie bardzo, bardzo podobne. Tak bardzo podobne, że pewne inspiracje ja tutaj wysuwam. Czuję, że Life is Strange chyba trochę Equesta Gerz inspirowało naprawdę, bo tutaj naprawdę można te inspiracje z mojego punktu przynajmniej widzenia wyczuć. Zarówno Equesta Gerz, jak i pierwsza część Life is Strange opowiada o wydarzeniach w szkole. Zarówno Equesta Gerz, jak i Life is Strange, no, ma w sobie jakąś magię, choć wiadomo, w Equesta Gerz jest tego o wiele więcej, no ale uznajmy przez chwilę. No, w pewnym sensie też można uznać właściwie, że ta moc z pani Dawson, no to też jest jakaś magia od Max, nie? Choć ona na to oczywiście nie zasługuje. Więc ja tutaj pewne podobieństwa wyczuwam. To jest pewne postacie, które z Life is Strange osobiście, które wspominają pewne postacie z Equesta Gerz. Tutaj te podobieństwa są wycofalne. No ale teraz pytanie, co wypadło lepiej? No, to sobie omówimy w tym filmie, więc w pierwszej kolejności dane postaci. I powiem tak. Po raz kolejny punkt dostanie tutaj bajka. Dlaczego? Ponieważ Equesta Gerz ma 100 razy lepszy design postaci. I mimo tego, że design postaci z Equesta Gerz może uchodzić za trochę taki woke. Dlaczego taki trochę woke? Taki trochę lewicowy. Dlaczego? Ponieważ jak sami widzicie, te postacie są takie no strasznie kolorowe, nie? Bo tak właściwie Equesta Gerz to jest co by było, gdyby ludzie mieli nie tylko czarny kolor skóry, nie tylko biały kolor skóry, ale właśnie gdyby też na przykład mogli się urodzić z takim totalnie białym kolorem skóry, albo z takim totalnie no takim fioletowym, albo pomarańcowym. Znaczy nie, chyba pomarańcowi ludzie istnieją, za przeproszeniem. Ale no, różowym też. No to właśnie to jest, co by było, gdyby takie osoby również z takim kolorem skóry istniały. I teraz tak, co mi to przeszkadza? No oczywiście to nawiązuje do MLP i do tego, jak te tamte kuczki wyglądały. No to ci ludzie w Equesta Gerz wyglądają tak samo, tyle że właśnie w formie ludzkiej. I tak, jak już się mówiłem. To jest coś, co można, znaczy coś, co ktoś mógłby uznać za jakieś tutaj woke, za jakąś lewicę, ale ja tego w ogóle nie uznaję za jakąkolwiek lewicę i powiem szczerze, to jest z mojego punktu widzenia też na swój sposób oryginalne, ponieważ no ja osobiście w żadnym innym uniwersum, w żadnej innej grze nie widziałem czegoś takiego, żeby tutaj postacie miały psy różne kolory skóry, a nie tylko tej, jakie mają prawdziwi ludzie, czyli wiadomo, biały, czarny, też chyba niektórzy ludzie faktycznie mogą być pomarańcowi jak Applejack, a no ale właśnie, czy ktoś ma różowy kolor skóry, czy ktoś ma fioletowy kolor skóry, no właśnie nie ma. I to z mojego punktu widzenia jest pewna oryginalność, choć oczywiście wiadomo, no twórcy nie mieli tutaj takiego pomysłu, żeby być tutaj oryginalnymi w tej kwestii, tylko oni po prostu chcieli nawiązać też do tego, jak wyglądały kuczyki w uniwersum właśnie MLP. Ja to w pełni rozumiem i osobiście uważam, że to jest spoko, ponieważ te postacie przynajmniej faktycznie się wyróżniają swoim wyglądem. No i również każda z nich ma fryzury swoje różnorodne. No i tutaj Equesta Gerz jest o tyle fajne, że można faktycznie
mniej więcej na tej podstawie wiedzieć, jak wyglądałyby te wszystkie kucyki właśnie, gdyby faktycznie były ludźmi. To jest spoko jak dla mnie. Też no, na tej podstawie ja już widziałem dość sporo fanartów. Z Fladresa chociażby, z Rarity, to są naprawdę piękne fanarty, więc naprawdę ja osobiście uważam, że design postaci jest bardzo dobry. No i nawet nie wspominając o Sadat Shimmer, która jest przepiękna. I tutaj myślę, że daje ogromnego plusa, bo no, jest to różnorodne. Te postaci są różnorodne. Mi tak strasznie brakuje w innych grach tego, żeby postaci miały przede wszystkim różnorodne kolory włosów, a nie tylko ciągle bez przerwy brązowy. Brązowy to w ogóle jest dla mnie okropne, nienawidzę brązowego koloru. Osobiście uważam, że brązowe włosy są brzydkie. No chyba, że są naprawdę zadbane i długie, ale krótkich brązowych włosów nie cierpię takich włosów i chociażby to jest kolejny powód, dlaczego Max jest załosna, bo ma brązowe, brzydkie włosy, krótkie oczywiście. Nie zaś co tutaj do, znaczy zaś co do innych kolorów włosów, no to czarne jest spoko, jeśli te włosy też są faktycznie zadbane. To jest długie, no i tak sam blond, les, no ja osobiście uważam, że takie kolorowe włosy są najlepsze, bo są bardzo różnorodne i naprawdę są też bardzo kreatywne i oryginalne i to mi się naprawdę podoba. No mi się ogólnie bardzo podoba kreatywność u dziewczyn, że potrafią tak wyglądać, jeśli oczywiście chcą. Więc tutaj daję ogromnego plusa za to, bo osobiście design jest, jest naprawdę spoko. I design postaci z Life is Strange ma się nijak do tego, co prezentuje jako STGLS, ponieważ design postaci z Life is Strange jest nudny, stereotypowy, brzydki. To jest to, co już mówiłem wcześniej, że postaci z Life is Strange, praktycznie 98% postaci z Life is Strange wygląda tak samo. Każda z nich ma albo krótkie czarne włosy, albo krótkie brązowe, albo krótkie blond włosy. Jedynie Chloe i Rachel, jakoś wcześniej niejednokrotnie wspominałem, wyróżniają się na tle innych postaci. Tutaj oczywiście wiadomo, mówię tylko i wyłącznie o postaciach damskich, ponieważ to przede wszystkim na ich design zwracam uwagę, no chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Więc tak, generalnie pod względem designu postaci, no chyba wiadomo co wygrywa, nie wiem co w ogóle jest sens cokolwiek wspominać o Life is Strange, bo już to na temat Life is Strange, jeśli chodzi o te postaci, bo już tyle razy o tym wspominałem, że to naprawdę to tak jak dosłownie Maciek bez przerwy opisuje instrukcję z gry typu Terrorist Takedown, a tak naprawdę to jest jedna i ta sama instrukcja w wielu innych grach, więc no tutaj dosłownie to samo teraz ja robię z Life is Strange, opisuję to samo co już wcześniej opisywałem niejednokrotnie. Design postaci, który jest po prostu beznadziejny. I zanim ktoś powie, ale to jest bardziej realistyczne i to z tego co jest bardziej realistyczne. Osobiście uważam, że gry powinny bardziej się skupiać na tym, żeby były kreatywne i różnorodne, a nie na tym, żeby postacie wyglądały jakoś super mega realistycznie. Najlepsze postacie to takie postacie, które wyglądają różnorodnie, kreatywnie i mają kreatywny, różnorodny charakter. To są najlepsze postacie, a nie postacie, które są do bólu nudne. Bo powiedzmy sobie co, ludzie naprawdę potrafią być do bólu nudni. I tutaj wykreowywanie takich toksycznych casual dziewczynek, chłopczyc, które to za wszelką cenę próbują być takie super fajne, no to jest coś, co mnie osobiście denerwuje, strasznie mnie to wpienia, jeśli chodzi o Life is Strange i myślę, że chyba dobrze wiecie, co dostanie tutaj punkta, no to jest racja oczywista. Więc reasumując, Hasbro naprawdę się przyłożyli tutaj, a Square Enix jak zwykle nie. No i teraz powód punktu numer 2, czyli omówienie głównych bohaterek. I powiem tak szczerze, biorąc pod uwagę to, na jakim miejscu jest główna bohaterka z tego STGLS, to będzie najłatwiejsza bitwa do wygrania z Max, naprawdę. Bo powiem tak szczerze. Ta piękność, ona jest na pierwszym miejscu moich najbardziej ulubionych postaci. Tak, znowu zmieniłem zdanie. Stwierdziłem, że jednak Sunset wolę bardziej od Liny, bo choć faktycznie mam wsadzie Linę gdzie się da, no to jednak Sunset ma do siebie to, że faktycznie bardzo się zmieniła na przestrzeni całej historii Quest Girls. Wielu się zaczynało uczyła i faktycznie to jest postać, która naprawdę przeszła przez wiele. No i to samo mogę powiedzieć na temat Starlight, że ona też się bardzo zmieniła. No i z tych właśnie powodów stwierdziłem, że jednak Sunset oraz Starlight są moim najbardziej ulubionym duetem dziewczyn. Drugie miejsce takiego duetu, no to Wędruje Doliny i Garry's Sowa, czyli na Icarus, a trzecie i czwarte miejsce, bo
To są te postaci, które bardzo kocham i po prostu zasługują na to, żeby być aż tak wysoko. Na piąte miejsce to będzie Siri. Potem szóste miejsce wędruje do Kratosa. Siódme miejsce wędruje do Icy. Ósme miejsce wędruje do Chloe. Rachel to jest dziewiąte miejsce, no i Klementa dziesiąte. I pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego Kratos właśnie jest w tej liście, nie? Co takiego sprawia właśnie, tutaj w moim odczuciu, że Kratos jest między tymi dziewczynami, bo to jest taka trochę... ta lista top 10 tych najlepszych, moich najbardziej ukochanych postaci. Sami musicie przyznać, że jest taka trochę, no... niezwykła w pewnym sensie, no bo... ogólnie są te same dziewczyny na tej liście, a... tutaj między tymi dziewczynami jest ten Kratos właśnie. I to sprawia, że Kratos właśnie zasłużył sobie na to, żeby być na tej liście aż tak wysoko. Właśnie między tymi dziewczynami. Słuchajcie, myślę... powiem tak, God of War Ragnarok. To jedna gra. God of War Ragnarok. To jaką przemianę Kratos przeszedł w tej grze, to jest po prostu niesamowite. I właśnie to jego przemiana sprawiła, że Kratos wylądował aż tak wysoko w mojej liście właśnie. Ponieważ tak sądzę. Ja zapoznawałem się z Kratosem od God of War 4. Później przeanalizowałem sobie inne części God of War, w której wiadomo, no, on był głównym bohaterem. I naprawdę, poznawając części, tutaj analizując sobie całą historię Kratosa, to naprawdę stwierdzam, że ja się w tej postaci zabojałem. Ponieważ Kratos jest zajebisty, jest to postać, która też przeszła przez wiele i też naprawdę się zmieniła na przestrzeni całej swojej historii. Właśnie tak jak postać, jak kocham najbardziej. Postaci, które najbardziej się zmieniają na przestrzeni całej historii i również postaci, które mają w sobie tą charyzmę. Lina ma charyzmę i dlatego jest tak wysoko i również też dlatego, no, jest to postać, z której po prostu ja bym chciał czerpać inspirację. No, gdybym tylko był wreszcie tą dziewczyną. No i Carissa też ma tutaj jakąś charyzmę i dlatego te dziewczyny właśnie są tak wysoko na mojej liście. I Kratos jest też wysoko właśnie z tych powodów, że on bardzo się zmienił na przestrzeni kolejnych odcinków, na przestrzeni całej swojej historii w tych wszystkich grach God of War, w których on występował. Przecież on na początku był bezlitosnym bogiem, który to zabijał każdego, kogo napotkał. A ostatecznie stał się on liderem, stał się on bogiem, który zaczął być kochany przez ludność. I to jest naprawdę piękna przemiana. No i z tych właśnie powodów Kratos zasługuje na to, żeby być na tej liście. Żeby być w top 10 moich najbardziej ulubionych postaci. No to szóste miejsce Kratosowi służy, ponieważ no, on się bez przerwy utrzymuje na tej szóstej pozycji. Niezależnie od tego, jak pozmieniamy ranking i... no szóste miejsce jak najbardziej dla Kratosa się należy. Bardzo super postać i ogólnie polecam się zapoznać z Kratosem. Powiem tak, co gdybym tylko mógł, to bez wahania nagrałbym zarówno God of War 4, jak i God of War Ragnarok, a nawet nagrałbym wszystkie inne części God of War, gdyby tylko ktoś z łaski swojej wreszcie te God of War wypuścił na peceta, no. No ale dobra. Już pomijając temat Kratosa, wracamy tutaj do Sunset, która obecnie stała się moją najbardziej ukochaną postacią. I teraz tak, dlaczego? Słuchajcie, wiecie co jest najpiękniejsze w Sunset? Sunset od samego początku jest główną bohaterką z Sequesty Girls, nawet jeśli pierwszy odcinek Sequesty Girls sugeruje nam, że główną bohaterką dalej jest Twilight, ale to jednak Sunset jest główną bohaterką. I co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest to, że główna bohaterka pokazuje nam się na początku jako złoczyńca. Jako złoczyńca, który ma swój zły plan odnośnie tutaj przejęcia władzy. Sunset ogólnie chce rządzić, chce, żeby ludzie patrzyli na nią jak na tą najważniejszą. Jak na tą najlepszą, ogólnie Sunset chce mieć władzę, chce mieć jak najwięcej mocy. No i Twilight chce ją powstrzymać, ponieważ no, Sunset kradnie jej koronę. No i Twilight rusza za nią, żeby tą koronę odzyskać. Dochodzi między nimi do walki. Na początku walczą one o tytuł księżniczki jesiennego balu. Takie coś, co jest organizowane. Taka okazja, która jest organizowana przez właśnie szkołę ludzką, do której chodzi Sunset. I no tu chodzi oczywiście do tej walki. Jedna i druga walczą o to, żeby faktycznie być tą księżniczką, żeby ten tytuł wygrać. No ponieważ tak się składa, że Sunset w drodze do ludzkiego świata, no jej się zgubiła ta korona. I ta korona potem wylądowała u Celestii. No i Celestia ogólnie chce dać tą koronę no tej dziewczynie, która faktycznie ten tytuł księżniczki wygrał. No i dlatego właśnie one między sobą walczą. No i później dochodzi już do takiej ostatecznej konfrontacji między Twilight i Sunset. I zaczyna się walka. No i Sunset daje faktycznie do zrozumienia, że jest faktycznie zazdrosna o Twilight, że ona osiągnęła coś, czego ona nie była w stanie osiągnąć.
Ale ostatecznie Sansa zostaje pokonana i również w trakcie momentu, gdy Sansa zostaje pokonana, to ona ma jeden z najpiękniejszych momentów. Płacze, jej płacz jest szczery. Wyraża ona skruchę za wszystko, co zrobiła i stwierdza, że będzie inna, że będzie lepszą dziewczyną, że zmieni się na lepsze. I to jest najpiękniejsze w Sansa, że ona ze złej dziewczyny, która podstawowo właśnie była taka no wredna, zapatrzona w siebie, egoistyczna. Ona stała się kochaną dziewczyną, dziewczęcą dziewczyną, pełną empatii, pełną dobra, pełną serca, która potem przez inne odcinki Sokrates the Girls bardzo starała się zmienić. A co zmienić? No bardzo starała się zyskać aprobatę i wybaczenie u innych. I to faktycznie było szczere. Ona szczerze się zmieniła i naprawdę chciała być lepsza. Chciała na nowo zyskać sympatię ludzi i chciała również faktycznie no doprowadzić do tego, żeby ludzie jej ostatecznie wybaczyli. Ten wątek porusza nam Across the Girls Reborox i mogę spokojnie powiedzieć, że Across the Girls Reborox to jest najlepsza część Across the Girls. Głównie ze względu na Sunset, no ale później ten Sunset przechodzi przez różne historie, przez różne przygody. Też jest bardzo pomocna, jest ona bardzo wielkim wsparciem dla swoich przyjaciółek. I wiadomo, ona ma swoje momenty, kiedy też wątpi w siebie, albo momenty, kiedy też się denerwuje, no to wiadomo, Sansa dalej nie jest pozbawiona wad i ona się czasami potrafi naprawdę zdenerwować. No ale to jest jak najbardziej zrozumiałe, no to są akurat takie ludzkie zachowania u Sansa, a nie, że jest znowu zła coś. No i Sunset jest naprawdę wspaniałą postacią i również kocham jej charakter, ponieważ Sunset nie tylko wygląda pięknie, ona również jest taka psebojowa i dziewczęca. I to jest też w niej piękne. Z tych właśnie powodów Sunset zasługuje na to, żeby być na pierwszym miejscu mojej listy najbardziej ukochanych postaci. Sunset, Starlight, Lina i Carissa to są postaci tak cudowne, że naprawdę. Sam fakt, że te postaci są w bajkach, a nie w grach, pokazuje jedynie tylko, jak gry pod wieloma względami i muszą się zmienić, bo tak mi w grach brakuje takich postaci właśnie, jak Sunset, jak Starlight, jak Lina. Znaczy, do Starlight można faktycznie trochę porównać postacie jak Kratos i Thor, ponieważ one też się zmieniają, też przychodzą z wielką zmianą, no w sumie do Sunset też można tę postać porównać. Ale brakuje mi takich dziewczyn w grach jak Sunset, jak Starlight. Ja muszę wtedy powiedzieć, że Raffi stara sobie potencjał, żeby owe dziewczyny właśnie tego typu dodać. Właśnie takie nastolatki jak Sunset, jak Starlight. No i w sumie faktycznie Chloe jest jak Starlight. Rachel jest jak Sunset. Sen tkwi w tym, że oczywiście to zjebani, spierdoleni fani Love is Strange tego typu dziewczyn nienawidzą. I oczywiście Square Enix widząc to, no i z tego to z powodu, że oni sami mają problem z tymi dziewczynami, no to co, postanowili za super pomysłem będzie później przerobienie Love is Strange na serię, gdzie dziewczyny to są tylko i wyłącznie same chłopczyce, same Mary Sue i same bezbarwne, głupie postacie. No to właśnie w taki sposób Square Enix postanowili dalej przedstawiać nastolatki. No i pytam się, jakie mam się na nich nie denerwować? Wiecie, dlaczego mnie tak rani? To w jaki sposób Love is Strange tutaj sobie urzęduje, w jaki sposób ostatecznie Love is Strange się skończyło. Wiecie, dlaczego mnie to tak rani? Ponieważ Love is Strange jest jedyną trylogią, która się skupia na nastolatkach. Ja bardzo bym chciał, żeby ktoś naprawdę poruszył dobrze temat poszczególnych nastolatków i nastolatek. Love is Strange miało pewien potencjał, ale przez spierdolonych fanów tej gry, tej trylogii, przez spierdolonych składników ten potencjał został zmarnowany. Dopiero co niedawno sam byłem nastolatkiem i oburza mnie to, że ludzie patrzą na nastolatków, w sensie te starsze osoby patrzą na nastolatków jako totalnych idiotów, którym to trzeba wszystko tłumaczyć, którzy to też oczywiście z reguły to są toksyczni ludzie. Nie, wcale tak nie jest. Ludzie są przeróżni. I to jest dobrze, żeby było, przedstawić przeróżne osoby, przeróżne charaktery. I takie bajki jak Across the Girls, jak Wings, jak Lorek faktycznie to robią. Ale gry jak Love is Strange, paradokumenty jak Małolaty, jak Skoła, one się bez przerwy kierują tymi samymi stereotypami, również jednokierunkowym myśleniem, że chłopczyca dobra, dziewczyna zła. No i co, ja sobie czasami zaglądnę do Lekarnuma, albo do TS Profcia, albo do
Naruciaka. I co? I widzę, jak Aishi między innymi w komentarzach się na to denerwuje. A jak się Aishi ma nie denerwować na to? To jest problem. Takie przedstawienie stereotypowo nastolatków. To jest problem. I to się powinno skończyć. Ludzie powinni do takich sytuacji podchodzić zupełnie inaczej. Bo tam przede wszystkim brak zrozumienia wobec takich nastolatek jak Chloe oburza mnie. Wiecie, to jest dlaczego ja tak bronię Chloe? Dlatego, ponieważ ja się pod wieloma względami z nią utożsamiam. Ja pod wieloma względami przegodziłem to samo, co ona. Nie miałem aż tak źle, prawda, jak ona, ale... miałem podobne sytuacje w życiu do niej. Co prawda, ja skończyłem szkołę i nie brałem marihuany. Ale z pewnymi sytuacjami męczyłem się tak samo jak ona i dlatego ja się tak utożsamiam z Chloe i oburza mnie ta nienawiść ludzi wobec niej. Ponieważ Chloe to jest tego typu dziewczyna, to jest tego typu nastolatka, którą trzeba zrozumieć, która potrzebuje rozmowy, która potrzebuje wsparcia. Przecież nawet ta Joyce nie pomyślała o tym, żeby wysłać Chloe do psychologa między innymi jakiegoś. Ale i też sobie sama okazała jej zrozumienie. No przecież... I co? Ludzie, fani Love is Strange są na tyle toksyczni, że oni twierdzą, że Joyce jest dobra, a Chloe zła. To jest jedynie pokazanie tego, jak ci ludzie są toksyczni. I jak przez tych ludzi nie da się również znieść samego Love is Strange. Właśnie przez takie osoby. Bo to właśnie te osoby kreują Love is Strange. No, te osoby poprowadziły Love is Strange w takim, a nie innym kierunku. No i również Square Enix. Ale wiecie co? Ja osobiście myślę, że Square Enix, mimo tego, że są bardzo toksyczni, to ja myślę, że gdyby tylko Love is Strange to był normalny fanbase ludzi, który lubi różnorodne postacie, lubi kreatywne postacie, to wtedy takich postaci jak Chloe i Rachel byłoby o wiele więcej w Love is Strange. Dlaczego? Ponieważ Square Enix, choć wiadomo, są toksyczni, to jednak to są dalej ludzie biznesu. Ja myślę, że dla pieniędzy, dla faktycznego zysku, to Square Enix mogliby zapomnieć o swojej tam nienawiści wobec dziewczyny i faktycznie tworzyć takie postacie, byle tylko zadowolić normalnych fanów, którzy faktycznie lubią różnorodne postacie. No ale dla Square Enix miodem tutaj tygodniowym było stworzenie fanbase'u, który będzie tak samo nienawidził dziewczyn oraz paków jak oni sami. No to właśnie dlatego Life is Strange zostało poprowadzone w takim, a nie innym kierunku. Zakołpty te dobre, hibiski dobre i retro dobre. Czyli właśnie tego typu dziewczyny, które to nie mają żadnego stylu i ubierają się byle jak. Ale wiadomo, każda inna dziewczyna, która faktycznie ma styl, która jest kreatywna, no to wiadomo, trzeba ją przedstawić jako najgorsze zło. No to jest to po prostu cali Square Enix i cali fani Love is Strange. Jak sobie na przykład wymyślili, że Rachel jest przypadką. Bo ta fanka Love is Strange napisała, że jest jakiś film, który to rzekomo udowadnia, że Rachel jest przypadką. A ja się pytam, kto ten film stworzył? Ten film został stworzony przez fana Love is Strange, który nienawidzi Rachel i na podstawie durnych powodów, durnych do tutaj pseudoargumentów, tak? Ubzdurał sobie, że Rachel jest sociopatką. To nie są żadne dowody. Ten film w żadnym stopniu nie udowadnia tego, że Rachel to podobno jest sociopatką. Fan Love is Strange, który nagrywa film o Rachel, że ona rzekomo jest sociopatką, on tak zrobił dlatego, ponieważ on nienawidzi Rachel. Ja bym chciał, żeby ludzie jeszcze bardziej nie lubili, dlatego w ogóle taki film powstał. I widzicie, i dlatego ja nienawidzę kłamstw. Ja nienawidzę kłamstw na poszczególne tematy, bo ktoś sobie na podstawie żadnych argumentów wzdura, że ktoś jest sociopatą i ludzie w to uwierzą. Ale właśnie, teraz porównując Sunset do Max. Jak Max w ogóle chce się mierzyć Sunset? Sunset to jest kochana, dobra, empatyczna dziewczyna, która naprawdę się zmieniła na przestrzeni swojej historii. A Max? Max pewnego dnia stwierdza, że chce być superbohatereczką, która to będzie pomagać ludziom w potrzebie.
Szkoda tylko, że ona tylko i wyłącznie pomaga ludziom w potrzebie, którzy są tacy jak oni, czyli zakompleksionym grubaskom jak Alyssa oraz zakompleksionym dziewczynkom i egoistycznym smatom jak Kay. Tylko takim osobom Max może okazać taką sferę empatii, ale wobec innych osób Max nie ma żadnej empatii. Dopiero co niedawno nagrywałem 4 odcinek Love is Strange. Myślicie, że Max pomogła Juliet pogodzić się z Dianą dlatego, bo im współczuła, dlatego, bo chciała, żeby się pogodziły? Nie, tutaj chodziło tylko i wyłącznie o jej własną korzyść. Max chciała porozmawiać z Dianą, żeby ta jej wskazała tego flash drive'a, którego to ona z kolei miała wskazać Warrenowi. I to o to jej chodziło. I żadne stopnie nie chodziło o to, żeby pogodzić Juliet z Dianą. Ona to wszystko robiła tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Max jest, jak się mówi na takie osoby, które to wszystko robią tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Kurde, nie wiem, jak się mówi na takie osoby. Materialistka chyba nie, bo materialistka to jest dziewczyna, która robi wszystko dla pieniędzy. No bądź co bądź, Max jest tego typu osobą, która nigdy nie pomaga ludziom z dobrego serca. Ona to robi dla swoich własnych korzyści. I mam tutaj na myśli, nigdy nie pomaga ludziom, którzy są inni od niej. Bo oczywiście ona będzie pomagać ludziom, tak chce, będzie pomagać ludziom, którzy są tylko i wyłącznie tacy sami jak ona, z charakteru. Kate i Alyssa są tak samo zakompleksione jak ona sama, więc ona będzie im pomagać faktycznie bardziej z dobroci serca, a nie dlatego, bo szuka jakichś korzyści. Ale również, główną motywacją ma, żeby bardziej rozmawiać z ludźmi, żeby faktycznie dowiadywać się czegoś od nich, to jest tylko i wyłącznie jej własna korzyść. Ona to wszystko robi dlatego, ponieważ ona w ten sposób chce sobie zyskać aprobatę u innych. Taka dziewczynka jak Max, ona nie rozumie tego, że sympatii innych zyskuje swoim charakterem. A nie tym, że sztucznie pomaga z ludziom. Max to jest taka tęciuszka, że głowa boli. Oszukuje ona ludzi, korzystając ze swoich mocy, swojego czasu. Robi to tylko po to, żeby ludziom lubili. Bo to jest jedyny sposób dla niej. Zresztą, kto wie, może kiedyś skuta się jest jakimś cudem na trzecią serię Love is Strange i wtedy zrobię tak, że nie będę w ogóle cofał czasu. I doprowadzę do tego, że każdy Max nie będzie lubił. Bo wtedy zobaczycie, że Max potrafi zyskać sobie sympatię innych tylko wtedy, gdy oszukuje swoją mocą. Gdy cofa czas. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby ludziom bardziej lubili. Tylko tak jak mówię, no gdybym miał już taką serię zrobić, to pod warunkiem, że będę omijał dosłownie wszystko, co w tekście jest. Nie będę w ogóle sprawdzał jakichkolwiek myśli Max. Żeby się na nią nie wkurzać aż tak. No to byłby wtedy po prostu taki speedrun sprawdzenia tego, co by się stało, gdyby faktycznie niczego nie robić pod Max. No ale bądź co bądź, ona jest właśnie tego typu osobą, która nie potrafi szczerze komuś pokazać, że naprawdę jej zależy. Ona oszukuje, korzystając ze swoich mocy. Słuchajcie, my jesteśmy ludźmi ostatecznie. Ludzie słyną z tego, że oni lubią się zadawać z ludźmi, którzy mają ich zainteresowania, albo którzy przynajmniej w jakimś stopniu interesują się ich zainteresowaniami. A że Max to właściwie nie ma jakichkolwiek zainteresowań, no poza tym robieniem zdjęć, ale to ona nawet, kurwa, jedyne co robi, to robi zdjęcia na tusę. No kurde, bądź, dajcie spokój, naprawdę. Ja osobiście nigdy bym prac takiej dziewczyny jak Max nie oglądał, nie ma takiej opcji. Jej zdjęcia są tak samo załosne jak ona i tyle mam do powiedzenia jeszcze w tej kwestii, bo naprawdę to jest po prostu załosne, że oni z takiej postaci próbowali zrobić postać, którą to my rzekomo mamy lubić. To jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, jak Square Enix toksycznie patrzą na nastolatki. I również jak toksyczny jest ten świat, skoro dobra osoba to jest właśnie taka osoba jak Max rzekomo. Max nie jest dobrą osobą. Max ma problem z każdą dziewczyną, która jest inna od niej.
I za nimi ktoś powie, ale zadaje się z Chloe, która jest pankową. Ale Max bez przerwy robi jakąś aferę Chloe, bez przerwy się jej cepia. Bez przerwy jedno i to samo. Nawet jeśli w jakimś stopniu jest zależy na Chloe. A w jakimś stopniu, okej, faktycznie nie zależy, biorąc pod uwagę to, że faktycznie w piątym epizodzie chciała ją uratować. No i to, co ją potem poświęcimy, to już jest zależne od nas, faktycznie. No dobra, no niech już wam będzie, to jest już zależne od nas. Okej, dobrze, faktycznie tak jest, ale... Max nie ukrywa tego, że ona bardzo by chciała, żeby Chloe była inna. Żeby była bardziej jak ona właśnie. Czy taka casual dziewczynka. Ja się naprawdę też boję tego, że w zagłoceniu Sacrifice, to Chloe zmieniła się bardziej w Max. Pozbyła się niebieskich włosów, zaczęła chodzić w bardziej takich ubraniach jak Max, czyli takich totalnie nudnych. Mam nadzieję, że tak nie jest. No się już nawet tego nie dowiemy. Chyba. No nie, na razie jak Square Enix planują nową serię, która ma tak jakby być pewnego rodzaju kontynuacją Love is Strange, tyle że z zupełnie nowymi postaciami, nową historią, no to raczej chyba na szczęście Max nie powróci. Dobrze, to dobrze. To nie zmienia i tak faktu, że otwierać kolejne postacie od Square Enix, to będą znowu durne chłopczyce. Tylko tyle się można spodziewać od Square Enix. Zresztą, no już... ich gra to pokazuje z tobą do chłopczyca. Już są pewne, już są pierwsze wycieki na temat tej gry, już od razu można mieć pewność, że będziemy znowu sterować chłopcami. Więc ja już wiem, że ta ich kolejna gra to będzie jedno wielkie badziewie. Jedno wielkie sierwy, bo to znowu będzie to samo co Koro, znowu będzie to samo co Love is Strange z Max. Znowu będzie jedno wielkie badziewie. Nie można w jakikolwiek sposób odskiwać tego, że ta gra będzie dobra. Zapomnijcie o tym. A Max jest zmiłą wobec Chloe. Okej, faktycznie oddam to, że Max faktycznie może przeprosić Chloe. Okej, tutaj popełniłem gafę twierdząc, że Max w ogóle jest za tyle bezcelna, że nawet Chloe nie przeprasza. Okej, ona faktycznie może przeprosić Chloe, ale jej przeprosiny są strasznie wymijające. Ona może przeprosić, ale właściwie robi to tylko i wyłącznie po to, żeby zamknąć już ten temat. To oczywiste, że Chloe chciałaby bardziej jeszcze ten temat podrążyć. Chciałaby takich sterych przeprosin od Max. A Max to co? Max za wszelką cenę szuka wymijających odpowiedzi, byle tylko zakończyć ten temat. Chloe ma pełne prawo być zła na Max. Ma prawo nie ufać Max po tym, co zrobiła, ma pełne prawo mieć takie nastawienie do niej. To Max zjebała. Max się do niej nie odzywała przez 5 lat. Max miała ją w dupie przez 5 lat, nie odzywała się do niej, nie dzwoniła. A najbardziej bezcelne w tym wszystkim jest to, że po pogrzebie Williama, gdy Chloe wróciła do swojego domu, to Max nawet zadzwoniła wtedy do Chloe i poprzysięgła, że będą rozmawiać, że będą się odzywać do siebie. I przede wszystkim ten moment wzbudził we mnie takie największe obrzydzenie wobec Max. Ona bezcelnie Chloe okłamała i miała potem ją w dupie. Zrobiła nadzieję Chloe, że słuchaj, no nie żyje twój ojciec, ja cię opuściłam, no nie ma już, nie obok ciebie, ale będę się do ciebie odzywać, będę do ciebie dzwonić. A wcale tego nie robiła. Myślę, że Chloe i tak stałaby się punkiem, nawet gdyby Max się do niej odzywała, ale w takim przypadku przynajmniej Chloe miałaby to wsparcie od Max, czułaby się lepiej. I mam dość tego, jak ci durni fani Love is Strange przedstawiają Max jako ofiarę, że to ona jest tą ofiarą, że to ona jest tą, która cierpi. Jak niby ona cierpi? W którym miejscu ona cierpi? No poza tym, że zostaje porwana, zafrasowana. To jest jedyny moment, kiedy ona faktycznie cierpi, okej? I to jest jedyny moment. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co sąd przechodzi w Love is Strange 2, między innymi. Max to jest dziewczynka, która po prostu boryka się z tym, że za bardzo nikt nie chce się z nią zadawać. Ale również jedyne osoby, które są takie faktycznie wredne dla niej, no to Victoria i Nathan jedynie.
a inne osoby, które nie chcą się z nimi, które nie chcą się z nią zadawać, które po prostu chciałyby tego, żeby Max się trzymała od nich z daleka, no to te osoby nie chodzą do Max i nie zaczynają jej gnębić dlatego, bo ona jest inna od nich. Te osoby po prostu mają Max gdzieś i tyle w temacie. Jak tego typu dziewczyna jak Max chce być lubiana, to niech ona zmieni swój charakter, niech ona zmieni swój wygląd, niech ona udowodni wszystkim, że potrafi być oryginalna, że potrafi być ciekawą osobą. No ale właśnie w tym sęk, dziewczyny takie jak Max nie są ciekawe, ja osobiście uważam, że casual dziewczyny są nudne. Nie mają w sobie żadnego charakteru, żadnego ognia nie mają, żadnego polotu nie mają w sobie takie dziewczyny. A nawet potrafią być bezcelne i toksyczne jak Max. Max jest jeszcze do tego stopnia manipulantką, że ona oczywiście, gdy z kimś rozmawia, to udaje taką miluśnią, taką dobrą, ale jej myśli o poszczególnych osobach pokazują nam to, jaką Max jest naprawdę osobą. Na przykład w pierwszym epizodzie, gdy pocieszyliśmy Wiktorię, mogłoby się wydawać, że Max i Wiktoria faktycznie się pogodziły ze sobą, że już jest okej, okay, no ale co później Max robi? Max pierwsze, co potem robi, to oczywiście znowu zaczyna się wyzywać na Wiktorii, oczywiście w swoich myślach zaczyna to robić. Max jest zakłamana! Jest toksyczną manipulantką, która mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. Ale nie myśli tego naprawdę. Tacy ludzie to są manipulanci. I właśnie takie casual dziewczynki jak Max, jak ta widownia Naruciaka i tego typu innych lakarnów, no to są właśnie takie casual dziewczynki, które to przy innych będą udawać takie dobre, takie empatyczne, ale w rzeczywistości to są głupie, toksyczne zmije, które mają sporo sporo kompleksów i nienawidzą dziewczyn dlatego, bo nosu skinki. No dobra, może nie każda wiska Naruciaka taka jest, okej, okay, ale większość z nich coś czuje, że taka jest. Więc co jak co, ale tutaj się mogę zgodzić z Aisie, bo ja też ich komentarze czytałem i... mam podstawę, by również tak twierdzić, że oni tak są właśnie. Okej, okay, ja czytam to, co tam Aisie napisał. Ja widzę, jak ona pisze sporo o tym, że wobec dziewczyny, gdzie wtedy jest sezon nienawidzić. A wiecie co? A mi się wydaje, nie wiem, niech mi to Aisie potwierdzi w komentarzach. Coś Aisie pisze na ten temat, dlatego, bo ona chciałaby, żeby ludzie zwrócili uwagę na ten problem. Ja też chciałbym, żeby ludzie zwrócili uwagę na ten problem. Że kobiety również potrafią być złe. Że kobiety również potrafią znęcać się nad dziewczynami, dlatego, bo one są skienki, bo są dziewczęce. Ja widzę też odpowiedzi ludzi w stronę Aisi, tam na kanale Naruciaka chociażby. I takie odpowiedzi są jedynie dowodem na to, że oni odpychają to, co ona to o nich mówi. Twierdzą, że pierdoli z bzdury. No ale potem oczywiście oni będą się uzalać na jakąś chłoptytą z paru dokumentu, która to jest gnębiona, albo która jest z nich napisać, że byłem gnębiona w szkole, bo nie nosiłem sukienek, nie? Zdarza mi się czytać komentarze Aisie pod tego typu filmami. Coś tam też czytałem, jak ona na przykład pisała, żeby ludzie nie robili z kobiet z ofiar. I co? I oni dalej robią z kobiet z ofiar. Dalej z kobiet zrobią ofiary. No to może przestać to robić. Jeśli tak bardzo chcecie, żeby tam Aisie się z wami dogadała przynajmniej, żeby zaczęła być dla was milsa. Też nawet ja specjalnie wbiłem pod film Profcia, napisałem mu, żeby coś tam ogarnął, żeby jakoś tam próbowali się pogodzić z tą Aisie, no ale mieli oczywiście wzał tą, ma to w dupie. I nawet jeszcze przed nagraniem postanowiłem sprawdzić sobie na nowy film Profcia, bo czasami sprawdzę sobie Profcia, ale kurwa, jestem ciekawy, co oni tam powiedzą mimo wszystko. I co Profcia robił w najnowszym filmie? Trzy głupie, zaostre prowokacje w stronę Aisie. Dokładnie to robił. Głupie bezwartościowe teksty. Fajnie byłoby się pozbyć takiej osoby jak Aisie. Wiesz co, Profcio? Mi się wydaje, że fajnie to by się było pozbyć, ale takich osób jak ty, z YouTube'a. Ciebie, Lekarnuma, Naruciaka, fajnie by było was wyjebać z YouTube'a razem z waszymi widzami, którzy są toksyczni. No sorry, ale jak wy się tak zachowujecie, to jedynie udowadniacie tej Aisie, że ona ma rację. Co do was? Że faktycznie jest tak, jak ona pisze na was temat.
A za nagle zobaczcie taka, o nim mniej więcej, no to proszę bardzo. Wiadomo, że tutaj starcie wygra Sansa, no to było oczywiste zwycięstwo. Maxi nie miała najmniej tych Sans. Sansa ją dominuje pod każdym względem. Sansa jest dziewczęca. Sansa jest przebojowa. No, no tutaj podobno sprawdza jak z Blumno. Max to jest przeciwieństwo Sansa. Jest totalnie złą postacią. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, ponieważ no poza tym filmem mam jeszcze parę innych filmów, które chcę nagrać. Dzisiaj sobie teraz trochę ponagrywam, bo dzisiaj mam czas, no ale nie chcę skończyć na innym filmie, więc w tym momencie kończę, to będzie na tyle, a od razu po tym filmie nagrywam lore wideo na temat North, tak moi drodzy, będzie lore wideo na temat North. IC zasugerowała mi pod filmem o Madison, żebym zrobił lore wideo na temat North. Już chciałem w akcji to lore wideo zrobić, miałem to w planach, więc jak najbardziej dzisiaj się, za to zabiorę, zaraz po tym filmie. I powiem tak, na temat North to ja sobie też porozmawiam, ponieważ naprawdę tutaj z North jest taka sama sytuacja jak z Chloe, jak ze Starlight, jeśli chodzi o niektóre osoby, jak z Glimmer, z Shiry, też jeśli chodzi o niektóre osoby. Oczywiście te niektóre osoby to są fajnie Love i Stretch. I w przypadku North jest tak samo. Głupia, bezpodstawna nienawidź wobec North. I głupie argumenty, że to komu North jest zawsze wredna dla Markusa, gdy on nie robi tego, co ona chce. Że North jest taka wielce zła, bo ona chce wojny z ludźmi. Ja to sobie wszystko wyjaśnię w lore wideo na temat North i spodziewacie się tego, że ktoś tu dostanie sporo pierdzie. Już nawet mam swoje podejrzenia, kto odpowiada za większość fanbase'u Detroit Become Human. Niestety, odpowiedź jest zbyt oczywista. Więc wiadomo, kto po raz kolejny będzie gnojony. Za to, jako toksyczność Cezy. Tym razem z filmami z Detroit Become Human. To będzie na tyle, na razie.